Michał Pastenak, jesteśmy już po media treningu, a przed ważeniem, ale w międzyczasie zdążyłem Cię złapać. Forma? Życiowa. Sztos. No życiowa, nie? Jak zawsze. Słuchaj, jest jakaś obawa przed pojedynkiem, bo tak naprawdę, tak jak rozmawialiśmy, dużo do stracenia w razie, może coś wejść, wiesz jak to jest w MMA. Znaczy ogólnie jest tak w sporcie, że no, wszystko może się zdarzyć. No dokładnie, no w sporcie jest tak, że niekiedy coś nie idzie po naszej myśli, ja mam nastawienie dobre i co, wchodzę, robię swoje i jadę do domu. Optymalnie jesteś już dzisiaj przygotowany, taki zwarty, jutro tylko śniadanie i walka? Nie, jutro bez śniadania wchodzę do walki, po co jakieś śniadanie, no. Koszulka, spodenki, jestem na hali. Z etapu przygotowań jesteś zadowolony, bo ty masz tak, że toczysz jedną walkę, kończysz i za chwilę ktoś woła, że chce z tobą walczyć, albo powiedzmy organizacja potrzebuje fightera. W takiej formie jesteś, że nie wychodzisz, po prostu będziesz dalej trenował? Znaczy ja ogólnie nie robię jakiegoś mocnego roztrenowania, dlatego cały czas jestem tak jakby dostępny i do dyspozycji jako zawodnik. Są jakieś propozycje? Pytały się organizacje po ostatnich występach? Czy... Tak, non-stop się ktoś pyta, non-stop się jakieś federacje zgłaszają. Także jeśli mam być szczery, trener jest moim menadżerem i nie narzekam na brak zajęcia i na brak ofert. Jak dzisiaj cała atmosfera tutaj? Fajnie, no ja jestem przyzwyczajony. Ja jakoś bardzo się nie podniecam na takich ważeniach i różnych innych rzeczach. Ja dopiero uważam, że odpalam się w momencie rozgrzewki, bo przed rozgrzewką zawsze jestem taki trochę zmulony, ale jak już zaczyna się rozgrzewka, to już zaczynam się rozbudzać i wtedy można powiedzieć, że łapę ten cały klimat. Kasper Miklasz, może Cię jutro coś zaskoczyć czymś, albo ewentualnie myślisz, że mógł mieć jakiś szatański plan na jutrzejszy pojedynek, czy raczej nie zaprzątasz sobie tym głowy? Myślę, że nie ma żadnego planu, który może mnie zaskoczyć. No co, no każdy jest pewny swojego i ja jestem również pewny swoich umiejętności, dlatego no co, nie zakładam, że ma jakąś cudowną technikę, którą mnie uśpi lub coś w tym stylu. Tak jak żeśmy wspominali wcześniej, to jest sport, ale ja jestem pewny swoich umiejętności i wchodzę, tak jak mówię, no, robię swoje i jadę do domu albo biorę następny pojedynek. No. W takim razie tak, powodzenia, dajcie dobrą walkę jutro, no i czekamy na wynik. Dziękuję bardzo i chciałbym podziękować wszystkim sponsorom. Proszę bardzo. Dzięki. Cześć. Już sekundę przeczekaj.